serbsko-limanowska współpraca. Nie ma sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości. Można by było eksportować do Rosji. Bezrobocie w dół. Liczba bezrobotnych spadła o 161 osób. Łowili w niepogodę. Twoim zdaniem co decyduje o tym, że w takich zawodach odnosi się dobre wyniki? No przede wszystkim mucha, no i dobre miejsce, no i szczęście. Choć było to spotkanie informacyjne, to obie strony, zarówno serbska, jak i polska reprezentowana przez władze powiatu limanowskiego, mają nadzieję na podjęcie szeroko rozumianej współpracy. Goście, mówiąc o ewentualnej współpracy z powiatem limanowskim, zachwalali swój region na wszystkie możliwe sposoby. Jesteśmy bardzo ładnym miasteczkiem położonym nad Dunajem. To atrakcja dla Was, dla mieszkańców powiatu limanowskiego. Liczymy na współpracę na płaszczyźnie turystycznej, kulturalnej, ale również zachęcamy Waszych przedsiębiorców do inwestowania w naszym regionie. Myślę, że wasi przedsiębiorcy z tej współpracy będą bardzo zadowoleni. W spotkaniu, które odbyło się w starostwie powiatowym w Limanowej, uczestniczyły władze serbskiej gminy Velikogradiska, a także powiatu limanowskiego. Jeżeli w tej chwili nie ma sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, rząd polski nie widzi rozwiązania tego problemu, gdzie dotknął nas w tej chwili problem kryzysu globalnego, to trzeba oddolnie inicjować różne spotkania, być może uda się. Nie mogło oczywiście zabraknąć lokalnych przedsiębiorców. Wspólnie dyskutowano na temat możliwości lokowania w Serbii przedsięwzięć inwestycyjnych i współpracy gospodarczej. A ta, jak się okazuje, jest możliwa. Na dzień dzisiejszy nie realizujemy żadnych kontraktów, ani też nie współpracujemy z krajami Europy Wschodniej, więc jak najbardziej będzie to ciekawe wyzwanie dla nas, jako dla firmy, ponieważ widzimy duży potencjał. Jest to duży potencjał, jeśli chodzi o sprzedaż produktów i współpracę dalszą. Serbia jako kraj o odradzającej się gospodarce oferuje bardzo korzystne warunki inwestycyjne w postaci ulg inwestycyjnych i podatkowych. Strefa wolna od słowa w Velikogradisce daje możliwość zlokalizowanym tam firmom na bezcłowy eksport towarów, zwłaszcza do Rosji. Chcą ten atut wykorzystać przedsiębiorcy z naszego regionu. Można by było eksportować do Rosji, bo u nas są tak bariery wielkie, że nie można przeskoczyć tego muru, można powiedzieć, granicznego. No a co będzie, to się okaże. No, na razie takie luźne rozmowy. Gmina Velikogradiska już nawiązała współpracę ze Szczyżycem, co prawda kulturalną, ale jak wszyscy mówili, od czegoś trzeba zacząć. Na pewno Serbii dużo łatwiej byłoby współpracować z Polską, gdyby jej akces do Unii Europejskiej był już tylko formalnością. Jednak jak na razie na przeszkodzie wstąpienia do krajów wspólnoty stoi brak normalizacji stosunków między Serbią i Kosowem. Od tej kwestii Unia tak naprawdę uzależnia zbliżenie Serbii do krajów Unii Europejskiej. Co prawda o niewiele, ale jednak spadło. Na koniec marca liczba bezrobotnych spadła o 161 osób. Choć jedna jaskółka wiosny nie czyni, to dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ma nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy do pracy wrócą zatrudniani na okres sezonowy. Stopa bezrobocia na koniec lutego w powiecie limanowskim wyniosła ponad 19,5%. Bez pracy pozostaje ponad 10 tysięcy osób. W najgorszej sytuacji są osoby młode do 34 roku życia. To 58% wszystkich naszych bezrobotnych, czyli ludziom młodym najtrudniej jest znaleźć pracę. No to wynika raz często z braku doświadczenia, kwalifikacji zawodowych. No i przede wszystkim pracodawcy w dobie kryzysu, spowolnienia gospodarczego po prostu nie zatrudniają, albo jeżeli już zatrudniają, to szukają fachowców z doświadczeniem. Z myślą o nich Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej organizuje pomoc. Te najbardziej popularne to staże, prace interwencyjne czy dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej. Żeby bezrobocie się obniżyło, wydaje mi się, że taką formą najbardziej taką realną i potrzebną, i to jest przede wszystkim doposażenie stanowiska pracy i te środki na podjęcie działalności. Sceptycznie do oferowanej pomocy przez Urząd Pracy odnoszą się przedsiębiorcy. Urzędy Pracy nie zostały powołane do tego, żeby walczyć z bezrobociem, tylko żeby łagodzić skutki bezrobocia. Przedsiębiorcy oczekiwaliby od państwa szerszego spojrzenia na ten problem, czyli stworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorców, którzy tak naprawdę te miejsca pracy tworzą. Miejsca pracy to nie przynoszą bociany, nie leżą one gdzieś tam, nie spadają z nieba, tylko miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. Więc walkę z bezrobociem, w cudzysłowie tą walkę z bezrobociem, trzeba zacząć od stworzenia lepszych warunków dla funkcjonowania w przedsiębiorczości. Taka, jakakolwiek by tutaj nie była działalność podejmowana, działalność nacechowana na tak zwane dawanie, rozdawanie, dotowanie, to podniesie klęskę, to już poniosło klęskę. To
Najbliższe miesiące tak naprawdę pokażą, czy stopa bezrobocia wraz z rozpoczęciem prac sezonowych zmaleje. Na starcie ponad 40 zawodników i każdy miał jeden cel – wygrać zawody o Puchar Burmistrza w wędkarstwie muchowym. Zawody te odbyły się na Mszance. Ja dość często jeżdżę na Mszankę i bardzo cenię sobie tą rzekę. Jest tu dużo ryb, można sobie połowić. Niestety mi dzisiaj było dane nie złowić ryb, no ale tak też się trzeba, też się zdarza. Twoim zdaniem co decyduje o tym, że w takich zawodach odnosi się dobre wyniki? No przede wszystkim mucha, no i dobre miejsce, no i szczęście. Jak tobie dzisiaj poszło? No złowiłem jedną rybę. Moim zdaniem to sukces? No moim zdaniem no to nawet dobry wynik. Wśród uczestników tej rywalizacji nie brakowało zarówno tych bardziej, jak i mniej doświadczonych wędkarzy. Niektórzy na te zawody dotarli z odległych stron Polski. Cała brygada z Lublina, czyli moi koledzy, przyjeżdżamy tutaj już od paru lat na ryby. Spotykamy się razem na Dunajcu, między innymi na Mszance. Mimo że pogoda nie była najlepsza, to jak mówi gospodarz tych zawodów, nawet w takich warunkach mogą one się odbyć. Nie są warunki jakieś rewelacyjne, ale lepsze na pewno takie do łowienia niż jakby miało być ostre słońce, bo to jakby no troszkę przeszkadza. Piąte towarzyskie zawody muchowe o Puchar Burmistrza miasta Mszana Dolna tak naprawdę otwierają sezon w wędkarstwie muchowym. No, przy okazji jeszcze to chciałem podziękować sponsorom wszystkim właśnie, którzy nas wsparli w całym tym wydarzeniu, bo to jest kilka firm i z Wild Creek, taki sklep internetowy i sklep Maćka Putniorza i firmy z Mszany, firma Stan, firma Lee i jeszcze bodajże Piotrka Kubika firma, która ufundowała jakieś tam pożywienie. Także bardzo serdecznie. No i oczywiście Urzędowi Miasta, bo z Urzędem Miasta razem organizujemy te zawody. Józef Budacz, TV28.